Siemano wszystkim, z tej strony Thalas, jak widzicie pozdrawiałem tutaj YouTube, jest godzina 21 po północy i sprawa wygląda tak, że zostały tutaj przejęte dwa forty już, jeden ja hostuję tutaj, natomiast widzicie pozdrowienia i wojna indywidualna praktycznie skończona będzie, no myślę, że niedługo co najmniej. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj dwa forty, więc jest dosyć przyjemnie. Niestety gemów nie mam w ogóle. Dostałem tutaj od jednego z naszych graczy akurat jeszcze dodatkowo więźnia, żeby mieć premię, prawda? Gear myślę, że mam w miarę taki spoko pod miksa, akurat idealnie teraz. No i w każdym razie, jak widzicie, oddziały okupacyjne tutaj na naszym K są no na fullu po prostu i dzięki temu też praktycznie nikt nas nie atakuje. Na tym forcie również nikt nas nie atakuje, ale widzę, że palenie się zaczyna niestety. Na forcie blasku widzę, że tutaj właśnie zaczynają się takie bitki pomiędzy gildiami, co jest moim zdaniem bardzo głupie, że pomiędzy gildiami tak naprawdę z naszego królestwa, czyli BFE, czyli najgłupsza brazylijska gildia na świecie, kontra MP, no nie będę tego komentować, gdyż jest to po prostu zwyczajnie głupie. Wybaczcie, że czasami tak mogę nie do końca mówić, ale ogarniam trzy konta jednocześnie, ale inicjatywa tak, bardzo dobra, inicjatywa tutaj wyszła właśnie ze strony Lorda, czyli Srutu. W każdym razie, patrzcie, to jest jego alt, 152 miliony mocy. Nie ma co, no jest to mimo wszystko tutaj coś. Zobaczymy właśnie, jak tam wygląda sytuacja. Aha, no fajnie, tylko że tu nikogo nie ma. Wszyscy uciekają. My trzymamy ten fort. No tak jak sami widzicie, no do końca już tak naprawdę nie pozostało jakoś super dużo czasu. Więc w każdym razie odcinek, no myślę, że jeżeli będzie jakieś palenie jeszcze z pewnością dodatkowo dogram tutaj materiał oczywiście. Widzę, że fajne nagrody będą, niezwykle mi się przydadzą właśnie budki, ponieważ budków akurat nie mam i dodatkowo dospidowanie. No wzmacniaj bazę, no to wiadomo przez minutę 50 000. No i tak, dobudź fortem 20 000 przez minutę, wzmacniaj fort, czyli ja mam 30 000 na minutę, bo jeden wzmacniam, natomiast jeżeli chodzi o drugi, chodzi natomiast, no 500 kili już wpadło, niektórym 500 kili. Ja przekroczyłem tą liczbę, którą chciałem, czyli 60 milionów już kili. W każdym razie ciągle jestem na minusie, jeżeli chodzi o moc, gdyż tak jak mówiłem, gdy się przenosiłem tutaj do tej gildii, miałem 340 milionów mocy, ale zdecydowanie mogę przyznać całkowicie szczerze, że w ogóle nie żałuję, że się do niej przyniosłem. Atmosfera jest niebywała. Aktualnie jest nas, jak widzicie, tutaj 100 na 100, więc jest po prostu świetnie. Zobaczymy, jakie ciekawe nagrody, bo nigdy z tego nie wypadają. 400 reda, mam te 4. Robię jak zwykle już, oczywiście redy tutaj zarabia. Ja niestety no przenieść się nie mogę ze względu na to, że hostuję, a dodatkowo jeszcze w tym momencie nie będę miał za dużo możliwości. Włączyłem kontrwywiad oczywiście i premię do wielkości armii. Mam też tutaj na wszelki wypadek premię do ataku armii, gdyby była taka potrzeba, jeżeli naprawdę by tutaj właśnie mnie atakowali, jeżeli by atakowali miksem, najprawdopodobniej zmienię po prostu na falangę kawalerii. W tym momencie na razie to wygląda no tak bardzo, rzekłbym, myślę, że jeżeli ustawiłbym to w taki sposób, to mogliby, ale myślę, że bardziej po prostu zrobiłbym tak i w tym momencie wygląda to na taki prawdziwy właśnie totalny miks, ale jak dobrze wiecie, ponieważ na prawie każdym odcinku o tym wspominam, jestem pod KAF, więc pod to mam najwięcej tutaj, coś na globalu jest. Bibi jakiś podrabianiec, o co chodzi? Ps. No. O wow. Fajowo, ciekawe kto to. Okej. Okay. Nie wiem co tutaj się wyrabia. Ale ruski w każdym razie tutaj. Mam to gdzieś tak naprawdę. W każdym razie chcę tutaj jak najdłużej utrzymać te forty. Dla mnie na przykład odporność IPZ kawalerii w tym momencie to jest po prostu coś pięknego. Aktualnie jeżeli chodzi o kile, to muszę też dodać, że jeżeli wejdę sobie w statystyki, tutaj zaraz wam pokażę w ranking, jeżeli chodzi o zabite oddziały, no ranga Koloseum teraz akurat nie, to jak możecie zauważyć w pierwszej dziesiątce jest tak, Robiak, Ołówek, jak widzicie tutaj na 11 miejscu jest Srutut, później jest Masa, po prostu no jeżeli o kile chodzi, no jest nas zdecydowanie dużo. Jeżeli o moc natomiast chodzi tutaj, no jesteśmy na 7. miejscu, jeżeli chodzi o moc ogólnie, więc też tragedii tutaj nie ma. Trzeba zobaczyć co tutaj ciekawego. Puścić zwiat czy nie puścić? No ja niestety teraz aktualnie lidera nie mam, więc to jest sporym minusem. Teraz przeszedłem na inne konto, wy tego akurat nie widzicie, widzę Wiara tutaj chowa po prostu wojsko jak tylko może, jeszcze dodatkowo w mrocznych gniazdach, więc jak widzicie no na razie to tak troszeczkę stypa. Jak wstanę oczywiście już po zrobieniu solo i będę miał po prostu już będę miał już po prostu trochę więcej tego wszystkiego, czyli już solo zrobione, no to po prostu pójdziemy palić na drugie K w tym momencie, a następnie no w ciągu 23 godzin mamy nadzieję, że uda nam się tutaj utrzymać w ogóle całkowicie fort, ale to już nie ja będę najprawdopodobniej tutaj hostem. Nagrywam to 15 grudnia i jest 30 po północy, także to by było chwilowo na tyle, jakby co, dogranie będzie zaraz, więc do zobaczenia za moment. Siemano wszystkim, więc dalsza część tutaj KWK, godzina 9:30. No pospałem bardzo długo, szczególnie, że o 4:00 poszedłem spać. Ołówek, jak widzicie, tutaj poprowadził rally, dostał tytuł od barona regionalny i poprowadził rally tutaj na K336 akurat, gdzie ruskie z naszego królestwa przyjęli, aczkolwiek żeśmy wygrali, jak tutaj widzicie. Co najlepsze i najciekawsze jest to, że ja nie straciłem tutaj nikogo akurat w tej bitwie, jak widzicie, ani jednego rannego, ani zabitego też. W każdym razie podbiliśmy tutaj bazę i teraz widzę, że chyba będą szykowali się, nie, zakładają GPS-a. Myślałem, że będą szykowali się w każdym razie tutaj na rally właśnie na nas, ale nie, podbiliśmy bazę. I jest dosyć ciekawie, jeżeli chodzi tutaj o punkty. Praktycznie wstałem i pierwsze co, to od razu zostałem wywołany tutaj do tablicy. No mamy na razie, no ładnie tutaj zrobione, 55 milionów, jak tam u mnie indywidualne, też już przekroczone kilkukrotnie. Więc no przyznać muszę, że no żeśmy się postarali trochę. Ja po wódce i 7 piwach. No... Tak wygląda sytuacja. To jest nasz tutaj host aktualnie. Po prostu link do jego kanału oczywiście tutaj będzie w opisie, tutaj do Ołówka. No i stoimy sobie z tą bazą. To chyba są jakieś... zobaczmy sobie. Oni prawdopodobnie na innym kasą teraz aktualnie, więc... wiecie, ja mam aktualnie takie itemy pod trochę miksa, ale tutaj widzicie, że chodzi bardziej, głównie o dev po prostu, a będę musiał zmienić tutaj na wieczny kodeks, czyli po prostu tak łuki, no i trochę pod kawalerię, tak na wszelki wypadek, jakby mnie chcieli atakować. No i tak aktualnie sytuacja się przedstawia. My podbiliśmy tą bazę tutaj i ją przytrzymujemy. W razie czego, jak się KWK będzie kończyć, jeszcze dodam tutaj, jak nam idzie dalej. Więc do zobaczenia na moment. No dobra, zaczyna się rally. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tutaj w tym momencie nie musisz włączać, zostaw. Więc no cóż, mamy 2,5 minuty, zobaczymy, czy wybronimy. Pojęcia zielonego nie mam. Czy damy radę to wybronić, czy też nie? W każdym razie stawiam na to, że możliwe, że najprawdopodobniej pójdą tutaj pod piechotę. Dobra. Zobaczymy, zobaczymy. Wyślemy te posiłki 307. Gdzieś mniej więcej tak to. I teraz zobaczymy, czy się uda. Minuta została do końca. W każdym razie nie jestem pewien, czym on pójdzie. My teraz będziemy dopełniać. Oni tutaj widzę też ustalają, jak to tam taktyka ma się przedstawiać. Wątpię, że oni pod pełnego miksa pójdą. W każdym razie, no pierwszy wywali się SEMO. Jedyny plus tego wszystkiego. Zobaczymy, czy damy radę to obronić. Nie jestem pewien. Grzybek z widzę po raz kolejny tutaj dostał niestety. O, przyjemnie. No dobra, no zobaczymy, jak tam kolesiowi pójdzie. Bo właśnie na nas idą. Niestety nie wiem czym. Nie wiem, czy wybronimy, czy nie wybronimy. Mam nadzieję, że się uda. W każdym razie. A, niestety, żeśmy dostali. Ale oni też ładnie. Aha, jak on ma tylu chowańców, no to okej, no to spoko, nie? Nie ma to tamto. No, samych snajperów prawie dał. Dobra, będziemy próbowali dalej, w razie czego będę jeszcze tutaj nagrywał. Dobra, będziemy próbowali odbić bazę, zobaczymy jak to pójdzie teraz. Więc... ci nie pauzuj. Więc w każdym razie zobaczymy. Dziwna sytuacja się tutaj wydarzyła, Doda nie mogła dawać tytułów. Tutaj mimo, że nie była na swoim K, podbiła bazę, prawda? Podbiliśmy, a oni też nie są na swoim K, ale oni tytuły sobie dawać mogą, więc nie za bardzo. To rozumiem. No zobaczymy. Mam takie złe przeczucie coś, że możliwe, iż jednak no nie damy rady. Nie wiem, na kogo my tu w ogóle czekamy teraz jeszcze. Wariant na samym końcu postanowił tutaj dojść do nas, okej. Dobra, no w każdym razie będziemy próbowali, zobaczymy co z tego wyjdzie. Lecimy, 3, 2, 1, okej. 40 sekund. Nie wiem, czy ktoś ma dywany, czy nie u nas. Dobra. Tak, dywany poszły. Zobaczymy, co będzie. Czy się uda, czy nie. Jak na moje wątpię, ale próbować no, jak myślałem, że się nie uda. Okej, dobra. To by było chwilowo na tyle.